No wiedziałam, no Artur tutaj no to, tak się Arturze, popisał. Skoncentruj się! W Hugokopterze, także Artur, skąd właśnie. Gramy! Gramy! Gramy, gramy! Na paluszkach są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugalinę i dzieci. I decyzja. Oby ci się tak, Artur, poszczęściło i twojej rodzinie, jak w Hugokopterze. Oby tam była wycieczka. Oby była wycieczka. Jest! Mamy wycieczkę do Euro Disneylandu! Super! I to wiosenną! Wiedziałam, że ci się uda. Ale świetnie. Zobacz, Hugo, jaki masz prezent na wiosnę. Ale ja w ogóle nie słyszę, jak oni się cieszą. Właśnie, czekamy na reakcję. No. Hurra! No, właśnie. Jeszcze bardziej. Gratulujemy, Artur. Widzę, że masz naprawdę szczęśliwą rękę i wielkie szczęście. I naprawdę zasłużyłeś na to, szczególnie ty, a twoja rodzina również, bo naprawdę no, coś takiego jest niespotykane, żeby w Hugokopterze tyle punktów zdobyć. Nie, za samo to już należy mu się nagroda. Za samo Hugokopter. A tu jeszcze tak. Na dodatek masz szczęście. Bardzo wam dziękujemy. No i w następnym programie się widzimy, bo będziecie odbierać za tydzień u nas nagrodę. No właśnie, poznamy mistrza. Artura osobiście, tak. Poznamy mistrza, także zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. A my z wami widzimy się wszystkimi za tydzień. A ja się Hugo, widzę jutro. Jutro. I bardzo wam dziękujemy i życzymy, żeby ten weekend był jak najbardziej wiosenny i żeby było ciepło i było coraz cieplej i żeby już zima sobie odeszła na następne pół roku przynajmniej. Ale wiesz co, ty się rozgadałaś ostatnio, no po prostu. Teraz możesz powtarzać. No dobrze, ale na następny program możesz przygotować coś, co będzie dla mnie wyzwaniem. Dobrze, przygotuję. Ale ja mam czas do lata. Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia wszystkim. A może ktoś potrafi zapisać to?